Początki filmu to jest zawsze taki trochę niezręczny moment, bo nie bardzo wiadomo, co powiedzieć, więc przejdę od razu do rzeczy. Jestem dzisiaj z moim serdecznym przyjacielem Łukaszem Gierakiem na rybach, na ryby, które zaprosił mnie on, można powiedzieć, w Łukasza lokalne strony. I przyjechaliśmy dzisiaj spróbować połowić duże leszcze. Jesteśmy nad kanałem. Może Łukasz Wam opowie coś o tym miejscu i dlaczego wybraliśmy właśnie to miejsce na dzisiejszy wypad. Cześć wszystkim. Tak jak Mateusz wspomniał, przyjechaliśmy dzisiaj spróbować dobrać się do skóry grubym leszczom. Jesteśmy na wlocie rzeki Kłodnicy do jeziora zbiornika Dzierżno. Jest to miejsce bardzo specyficzne, szczególnie o tej porze roku, dlatego że gromadzi wczesną wiosną dużą populację bytującego tutaj w Dzierżnie leszcza, dużego leszcza, który szykuje się na tarło, wpływa w płytkie rejony tutaj z tego kanału i zbiornika. No i dlatego przyjechaliśmy zobaczyć, czy uda nam się połowić tych dużych leszczy, które powinny być tutaj o tej porze. W tamtym tygodniu udało mi się złowić dosyć dużo fajnych, ciekawych leszczy. Postanowiłem, że zaproszę Mateusza, żeby spróbował swoich sił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mieliśmy ostatnio kilka dni bardzo chłodnych. Może zdarzyć się sytuacja, że po prostu te leszcze odeszły z powrotem na zbiornik. Nie będą tutaj bytowały w tym momencie, w tym kanale. Poszły na troszeczkę głębszą, cieplejszą wodę. Ale to zobaczymy w przeciągu naszego całego łowienia. Czy ta teoria się potwierdzi, czy uda nam się połowić dosyć dużą i dość fajnych leszczy, 60-70-centymetrowych okazów, przeszło 4-kilogramowych sztuk. No zobaczymy. To nie ma co przedłużać, lecimy przygotowywać towar. Zabieramy się do łowienia. Jesteśmy dzisiaj w Gliwicach, gdzie przyjechaliśmy na zaproszenie Łukasza Gieraka na ryby. Jeśli ktoś z Was nie kojarzy Łukasza, to Łukasz jest członkiem drużyny, w której ja wędkuję. Jest drużynowym mistrzem Polski, jest znakomitym zawodnikiem federowym, aktualnym członkiem kadry narodowej Polski w federze. I Łukasz zaprosił mnie dzisiaj nad swoje lokalne łowisko, gdzie w ubiegłym tygodniu udało mu się bardzo fajnie połowić leszcze, bardzo duże leszcze w dość sporej ilości. No i spróbujemy dzisiaj, może nie wyrównać ten wynik, ale spróbujemy złowić kilka fajnych leszczy. Tydzień temu pogoda była świetna. Po dość chłodnym okresie mieliśmy 5-6 bardzo ciepłych dni, temperaturą nawet do kilkunastu stopni Celsjusza, z nocami, z temperaturą na plusie, więc leszcze ewidentnie dość mocno ruszyły do żerowania i było ich tutaj sporo. Natomiast ostatnie dni były troszeczkę inne. Mieliśmy zdecydowane ochłodzenie. Temperaturę, która w dzień oscylowała w okolicy 1-2 stopni Celsjusza. Delikatne przymrozki nocą, więc spodziewam się, że dzisiaj może być troszeczkę gorzej z rybami. Natomiast mam nadzieję, że pomimo tych kilku dni ochłodzenia uda nam się dzisiaj jakieś fajne leszcze złowić. Mam nadzieję, że za moment będziemy je mogli Wam pokazać na filmie. A tymczasem zobaczcie, jaki towar Łukasz przygotował na dzisiejsze wędrówki. Opowiem teraz kilka słów na temat mieszanki, którą przygotowałem na dzisiejsze łowienie. Są to 2 kg zanęty Special Bream Timber Match Plus. To jest zanęta z serii zanęt popularnych, stosunkowo tania, aczkolwiek bardzo dobra i bardzo dobra jakościowo. Dlaczego wybór padł akurat na tą zanętę? Dlatego, że potrzebowałem zanęty taniej, zanęty, którą będę mógł użyć w dużej ilości i która będzie w stanie przytrzymać mi tutaj te spodziewane duże leszcze. Moim zdaniem zanęta tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Obojętnie, czy to będzie zanęta za 5 zł, za 15, czy za 40 zł za kilogram. Nie wpłynie to na jakość łowienia leszczy, po które tutaj przyjechaliśmy.
Jedynym wyznacznikiem może być to, czy zanęta jest miałka, czy jest z grubszą frakcją. Ja używam specjalnie zanęty o grubszej frakcji, po to, żeby przyciągnąć jak największe egzemplarze leszczy, skupić się tylko i wyłącznie na nich. Według mojej oceny nie jest konieczne używanie tutaj wielu specjalnych, różnych mieszanek zbudowanych na zanętach, wielu dodatkowych komponentach zanętowych, specjalnie ukierunkowanych pod leszcza. Dlatego, że łowiąc tutaj w tej porze roku i w tym momencie, możemy z całym przekonaniem powiedzieć, że naszym łupem będą padały prawdopodobnie same wyłącznie leszcze, bądź ewentualnie inne ryby tutaj towarzyszące, takie jak karaś, lin, płoć, okoń, karp, ale w ilości tak znikomej, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy łowić tylko i wyłącznie leszcze. Dlatego moim zdaniem łowienie tutaj na zanęty typowo leszczowe i mówienie Wam na przykład, że łowimy tutaj na zanęty typowo leszczowe, bo nastawiamy się na leszcze i chcemy je łowić, no byłoby tutaj troszeczkę przekłamaniem, dlatego od razu na wstępie zaznaczyłem, że używam 2 kg taniej, aczkolwiek dobrej zanęty. Do tej zanęty będę dodawał kukurydzę. Zwykłą kukurydzę z puszki, z marketu. Nic do niej nie dodawałem. Jest ona w stanie naturalnym, prosto z puszki. I białe robaki. Białe robaki, w zależności od tego, jak rybki szybko się wkręcą i ile będą chciały tego robaczka pobierać, będę dodawał je stopniowo do koszyka, do nęcenia, do łowienia. Łowić będę tylko i wyłącznie na grube, białe robaki. Nie przewiduję łowienia na inne przynęty. Mam jeszcze ze sobą pinki, aczkolwiek moim zdaniem pinki tutaj zdecydowanie przeszkadzają i pomniejszają te ryby. A przyjechaliśmy tutaj połowić dużo fajnych, ciekawych, dużych egzemplarzy leszczy. Także zabieramy się do nęcenia wstępnego. Będzie to jakieś 6, może 8 koszy, powiedzmy pół szklanek. I w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja za jakieś 15-20 minut, bo taki wstępnie szacuję czas, że będzie potrzebny do tego, żeby pierwsze leszcze zameldowały się w łowisku, będziemy reagować, będziemy dodawać więcej robaka, troszkę dodamy zanęty więcej. Także zabieramy się za nęcenie. Mamy pierwszą rybę po 45 minutach od zanęcenia, ale te ryby na pewno wpłynęły gdzieś tutaj w okolice naszych stanowisk, bo w momencie, gdy ja miałem branie, dosłownie 30 sekund później kolejne branie miał Łukasz. Łowimy 10 metrów od siebie, także te ryby są blisko naszego pola łowienia. No i ryba jest duża. Na pewno będzie spory leszcz. Pierwsze branie od razu. Taka ryba, po jaką przyjechaliśmy, więc dzień się rozpoczyna bardzo fajnie i myślę, że na tym nie skończymy. Teraz zobaczymy rybkę już tutaj gdzieś bliżej tej strefy, w której wędkuje, może wyjdzie do powierzchni. Ryba jest naprawdę bardzo silna. Teraz łowiąc na plecionkę, bardzo ważne jest, żeby tutaj, w tym obszarze bardzo blisko brzegu, rybę holować z wyczuciem, zwłaszcza taką dużą, tak żeby jej nie wypiąć. Fajne bączki nam tutaj kręci.
Branie w ogóle było atomowe. Jest leszczyk. Ja już stąd widzę wysypkę tarłową. Jest. O, Łukasz, jakie branie. No i Łukasz ma chyba swojego leszczyka. To jest właśnie to, o czym wam powiedziałem, że ryby ewidentnie wpłynęły w nasze pole łowienia. Ale piękny leszczyk. Tego typu ryba. Rybka, myślę, za około 2,5 kg, może pod 3 kg. Widzicie wyraźną wysypkę tarłową. Te ryby po prostu wpływają tutaj w kanał na tarło. No i teraz od razu wrócimy jej wolność. Proszę bardzo, ryba wraca do wody. Mam kolejnego leszcza, ale ten raczej będzie większy. Ryba jest bardzo mocna. Na razie w ogóle nie chce się dać odciągnąć od drugiego brzegu. No chyba, że jest to karp, bo... Oho! Bo... No, może być to karp. Bo generalnie było tak, że przez pół godziny miałem dość słaby okres i zacząłem dosyć intensywnie donęcać łowisko kukurydzą. Aha, idzie pod prąd. Może być to karp. No i właśnie po tym takim intensywnym donęcaniu, no, rybka dojechała do klipsa. Odklipsujemy delikatnie zestaw. No. No, raczej jest to karp. W takich sytuacjach jak teraz przydaje się troszeczkę dłuższy kij. No, widzę Łukasz. No niestety ryba wyjechała 30 metrów z kołowrotka. Gdzieś tam zaparkowała w zwalonych drzewach powyżej. Nie tym razem. No ale nie poddajemy się. Może za moment zamiast karpi w polu łowienia pojawią nam się leszczyki. W oczekiwaniu na kolejne ryby pokażę wam zestaw, którego ja dzisiaj używam. Ten zestaw generalnie jest zastosowany do łowienia w takich warunkach, jakie mamy tutaj dzisiaj nad wodą. To znaczy po pierwsze do łowienia dużych ryb, a po drugie do łowienia w dość ciężkich warunkach terenowych, w sytuacji, gdy mamy dość szerokie przybrzeżne pasy roślinności, w których po prostu te ryby, które się holuje, mogą nam utknąć. I żeby sobie w miarę sprawnie radzić z dużymi rybami, które tutaj dzisiaj holujemy, do wędkowania używam dzisiaj wędki Flagman Armadal o długości 3,9 m i ciężarze wyrzutowym do 90 g. To jest wędka bardzo mocna, ona pozwala na pewne hole ryb, a długość 3,90 pozwala w miarę bezpiecznie manewrować rybami w trakcie holu w pobliżu tego przybrzeżnego pasa trzcin. Wędka wyposażona jest w kołowrotek o rozmiarze 5500, to jest Flagman Inspiration. Na niego mam nawiniętą plecionkę o średnicy 0,08 mm.
Nie jest to jakoś bardzo istotny element zestawu, łowimy w sumie niedaleko. Brania są mega agresywne, także równie dobrze można było łowić tutaj z żyłką. Dzisiaj na zestawie mam koszyk plastikowy o gramaturze 28 gram i rozmiarze medium. Łowimy dzisiaj duże ryby, duże leszcze i to są ryby, które zazwyczaj potrzebują dużo towaru, dlatego koszyczek w rozmiarze medium. Jest on montowany przelotowo i teraz element zestawu, który jest montowany troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Poniżej koszyczka mamy stoper i zwykły krętlik, do którego przymocowaną mam feder gumę. To jest dość gruba feder guma, bo średnicy 1 mm i taką gumę bardzo ciężko jest przywiązać do speed swivela i w takich sytuacjach wykonuję zestaw troszeczkę inny. Feder gumę po obydwu stronach mam zakończoną oczkiem, przy czym jedno oczko jest przyczepione do krętlika, natomiast na końcu drugiego oczka nie mamy już żadnego speed swivela i przypon jest połączony z feder gumą na zasadzie pętli w pętlę. Nie ma tutaj żadnego speed swivela, a element, który ogranicza plątanie zestawu, czyli krętliczek, jest na drugim końcu feder gumy. Dalej mamy 60 cm przypon z haczykiem Super Match w rozmiarze 14. Haczyk zawiązany jest na żyłce 0,16 mm. I szczerze mówiąc, jeśli przyjedziemy tutaj kolejny raz, mamy takie plany, to na pewno przygotuję sobie haczyki na mocniejszej żyłce, bo generalnie urwałem już jedną rybę w trakcie holu, po prostu przypon nie wytrzymał i myślę, że w takich warunkach terenowych, przy tych rybach, przy tak silnych rybach, na pewno trzeba używać tutaj przyponów minimum 0,18 bądź 0,20 mm. Masz, no. Co tu się wydarzyło? Proszę bardzo. O, dziękuję. W każdym razie miał potężne branie i ma chyba pierwszego dużego leszcza dzisiaj. Zaraz zobaczymy zresztą, jaki będzie on duży. Łowiąc na takim łowisku jak tutaj, gdzie generalnie ma się dość długi pas roślin przed sobą, przydaje się dłuższa wędka, także kije 3,90 dzisiaj są jak najbardziej wskazane. Ryba jest już przy brzegu. Zobaczymy, co tam się Łukaszowi złowiło. Nie, no będzie to leszczyk i to chyba całkiem fajny. Jest leszcz. No ładny, taki myślę za około 2,5 kg. Piękna ryba. Jest. To jak go liczymy? Pół dla mnie, pół dla ciebie. Od głowy jest mój, bo na moją przynętę, a od ogona twój. Niech będzie. No fajna ryba.
Nie no, to on ma ze 3 kilo. Spokojnie. Niestety jest to samiec. No samica miałaby 4 kilo. No, fajna ryba. Tym razem wreszcie mam troszeczkę dłużej rybę na kiju. Poprzednie dwa brania niestety trzeba zapisać na konto ryb. Po prostu zerwałem ryby. Jedna uciekła tutaj w zwalone drzewo powyżej mnie, a druga po zacięciu natychmiast odjechała przypon numer 016. Przypon na żyłce 016 nie wytrzymał, także leszczyk był na pewno fajny. No, a teraz mam kolejnego leszcza. Oho. Ryby są tutaj niesamowicie mocne. Naprawdę jest w tej chwili dość zimna woda. Rybki gdzieś tam są w okresie okołotarłowym. Są, jeśli to jest samica, no to na pewno ma sporą masę od ikry, którą ma w sobie. Także naprawdę dają popalić i trzeba je holować bardzo uważnie, żeby gdzieś tej ryby nie zgubić. Dodatkowo sam hol utrudnia jeszcze to, że tutaj wszędzie przy brzegu mamy pas trzcin, no i trzeba tak tą rybę poprowadzić, żeby udało się ją przeciągnąć tutaj przez ten fragment czystego dna. No naprawdę ryba jest bardzo mocna. Ciekawy jestem, jak duży będzie to leszcz. No, w ogóle się nie odrywa od dna. Także naprawdę może być to fajna ryba. Na pewno jest większa od tej, którą wyjąłem przed momentem. No i fajnie, dzień zaczyna nam się rozkręcać. Słońce gdzieś tam wychodzi zza chmur, powoli robi się troszeczkę cieplej, pojawiają się ryby. Łukasz przed momentem złowił leszcza, teraz ja mam swojego na kiju. Dobra, udało się go delikatnie odholować od trzcin. Jest już dość blisko. O, nie jest jakoś specjalnie większy od wcześniejszego, natomiast jest naprawdę niesamowicie mocny. Jest. No. Nie, powiedziałbym nawet, że jest mniejszy od poprzedniego. Taki około 2-kilogramowy okazik. Fajna, naprawdę bardzo waleczna ryba w doskonałej kondycji. I mam nadzieję, że to nie ostatnia sztuka dzisiaj. Mamy godzinę 13, kończymy nasze dzisiejsze wędkowanie. Myślę, że spróbujemy teraz podsumować ten dzisiejszy dzień, jak to wyglądało na przestrzeni tych ostatnich 4 godzin. Ja generalnie przez 4 godziny miałem 4 konkretne brania. Wszystkie 4 udało się wyciąć, natomiast no niestety wyjąłem tylko 2 ryby. 2 ryb nie udało mi się utrzymać, zerwały przypony w trakcie holu. Także można powiedzieć, że sukces jest połowiczny. Jak to u Ciebie wyglądało? No u mnie nie wyglądało to zbyt lepiej, wiele lepiej. Dlatego, że finalnie wyciągnąłem 4 leszcze. Jeden co prawda był z rodzaju tych już fajnych, bo taki przeszło 3-kilogramowy okaz. Jedna ryba, która niestety zrobiła ze mną co chciała, nie dała się zatrzymać. Prawdopodobnie było to coś znacznie większego od leszcza, być może karp, albo duży lesz po prostu podczepiony podczas zacięcia jednej ryby, przepływał obok drugi lesz i został podczepiony i tego się już niestety nie dowiemy. Jeśli chodzi ogólnie o nasze łowienie, no cóż, starania były, ale niestety
nie udało się osiągnąć zamierzonego efektu. Złowiliśmy kilka fajnych, naprawdę fajnych sztuk, aczkolwiek liczyliśmy na troszeczkę więcej. Czy mi się wydaje, że tutaj przede wszystkim te zawirowania pogodowe bardzo dały się we znaki. Musicie wiedzieć, że jesteśmy tutaj dzisiaj we trzech. Przy czym Bartek, który przyjechał z nami na ryby, łowi kawałeczek dalej, około 150 metrów w tamtą stronę. I o ile towarowo jesteśmy przygotowani tak samo do wędkowania, no to u nas ryb jest zdecydowanie mniej niż u Bartka. Bartek przez pierwsze dwie godziny złowił 10 leszczy, pięknego karasia, pięknego lina. Zaraz zobaczycie zdjęcia tych ryb. Natomiast ta część, na której on łowi, jest zdecydowanie bliżej wpływu do zbiornika. Tak, no generalnie zasada jest prosta, że przy takiej pogodzie, jaką mamy teraz, czyli było ciepło, nagle zrobiły się zimne noce, jest ogólnie dosyć chłodno, mało słońca, relatywnie mało słońca, woda się wychłodziła i ryba zamiast żerować intensywnie, tak jak to było jeszcze w zeszłym tygodniu w kanale, cofnęła się z powrotem na jezioro i prawdopodobnie stoi na jeziorze. No, jest tutaj dzisiaj kilkanaście osób i tak naprawdę rezultaty są w miarę słabe, no jak nie mówiąc tutaj wprost, no są słabe. No jeszcze tydzień temu można było spokojnie wyciągnąć za ten czas, co jesteśmy, 30-40 nawet takich leszczy. Dzisiaj 4 to był dobry wynik. U nas max. Na to co mieliśmy, to był max. Poza tym jest jeszcze kwestia wiatru. Tutaj głębokość to jest metr, 1,20 m. Gdzieś około 1,20 m. No. I ten wiatr wieje w kierunku zbiornika, czyli generalnie cała ta masa wody, która jest tutaj w kanale, ona jest przesuwana w kierunku zbiornika i o ile jeszcze na początku dnia, dzisiaj, kiedy nie było tego wiatru, coś się działo. Te ryby po mniej więcej po 40 minutach się pojawiły i mieliśmy pojedyncze brania, to około godziny 9:30, jak ten wiatr zaczął wiać w kierunku zbiornika, jest całkowita cisza. Praktycznie całkowita cisza była. No, także nie pomagało tutaj donęcanie, no ale tak też bywa na rybach. Ważne jest to, że udało się rozpocząć sezon. Kilka fajnych ryb udało się złowić. No i myślę, że to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo tutaj na tym łowisku tej wiosny. Jeśli się troszeczkę poprawi sytuacja pogodowa, temperatura delikatnie wzrośnie, to na pewno tutaj przyjedziemy i spróbujemy jeszcze raz nagrać ten film. Jestem przekonany, że wtedy uda nam się złowić więcej. Znacznie więcej. Takich ryb, po które tutaj przyjechaliśmy. Miejsce ma znakomity potencjał. No. Tutaj cała ryba praktycznie gromadzi się większościowo tutaj przy właśnie tym dopływie do zbiornika. No i jest to na pewno wspaniałe miejsce przed tarłem ryb. No, ryby, tak jak zobaczycie na zdjęciach, już są w pełni wyszykowane do tarła. Samce, leszcze są pięknie chropowate. Samice są ładnie już odpasione, także ryba szykuje się już do tarła. No i lada moment przystąpi pewnie do niego, o ile się pogoda troszeczkę poprawi, ale przed tym czasem na pewno uda nam się jeszcze wyskoczyć, żeby popróbować swoich sił. Cóż, na dzisiaj to tyle. Standardowo, jeśli podobał Wam się ten film, no to koniecznie zostawcie lajka. Kto nie zasubskrybował tego kanału, teraz jest świetna okazja, żeby to zrobić. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.